Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z taumaturgii. Taumaturgów. Nie wiem, jak to się wymawia. Ale damy radę. Mieliśmy, z tego co pamiętam, wejść do grobowca, do mauzoleum. Może tata będzie? O, jakiś kol... A nie, to my? Ale to co? Jak on tu wchodzi, to się przebiera? Serio? Ale tu nic nie ma niestety. Lipa. Dobra. Idziemy na powązki. Przygotuj się na sueri. Sueri. Suri. Niech ja sobie przypomnę. Przygotuj się, dowiedz się więcej o ostatnich chwilach ojca. Tatko mnie pamiętał, zapisał mi czarne grimoire, dobra. To jest jakby czasowo ograniczone. Counter imperialne, zobaczmy, może te poboczne. Zadanie, może się uda. Jak tyle czasu przesiedziałem. Zajmiemy się zatem dzisiaj pobocznymi, przynajmniej tymi, którym się da zająć. Tak myślę. Kopanie, kopanie, tu trupy, tam szambo. O! Mamy dorożką, no dobra. Śródmieście Południowe, proszę bardzo, nowa dzielnica chyba. Chyba. Ciekawe, czy też jak jeździmy dorożką, czy się pora zmienia. Jakby czas przesuwa, w sensie. Nadal jest ciemno. O, jakaś... Czy liścik? Hej kolego, dziś po południu na pasażu wiedeńskim. Wypytajcie Łęckiego plotki na temat profesora Z. Tylko nie zapomnijcie zacząć od magicznych słów. Servus. Okej. Okay. Fragment szybkiej i zapewne tajnej korespondencji między studentami. Wynika z niej, że Łęckiego można często spotkać na pasażu wileńskim. Okej. Okay. Czyżby to był odpowiednik dworca wileńskiego? No ładne, ładne. Cóż, to jakaś sztuka? Sztuka. A to widzę, że zamknięte z jakiegoś powodu. Odszukaj punkt widokowy przy hotelu imperialnym. Tu tak jakby ktoś w ciry dostał? Dobra, no. Wygląda, że tutaj nie pójdziemy z jakiegoś powodu. Zapewne jesteśmy w złym miejscu, w złym czasie. Znaczy w dobrym miejscu, ale nie o tym czasie. Ale zobaczmy. Bo to jeszcze nie biegałem. Może coś tu będzie ciekawego. O, beczka. Dyspozycja dla asystenta, dla Antosia. Zakup na ten miesiąc to za... Zakup na ten miesiąc to co zazwyczaj. Płótna farby terpentyna. A dodatkowo dwa razy więcej karmazyn oraz śnieżna biel. Sprzedawcy przekaże Leśniewski i rozliczy się z nim w kolejnym tygodniu. Leśniewski. Notatka z listą zakupów. Malarz Leśniewski widocznie planuje namalować obraz, w którym szczególną rolę będą odgrywać dwie barwy. Biel i czerwień. Może coś z polskim akcentem. Czyżby jakiś plakat? Notatka. Gdy przyjdziesz do pracy, otwórz okno w przedsionku. Klucze do zaplecza zostawiam w szufladzie. Jak przyjdzie Dłuski, nie podawaj mu więcej niż 3 kufle, bo wszczyna bójki. Jak przyjdzie Łęcki, siwy kuleje, pilnuj się, by nie powiedzieć dawniej to było inaczej lub kiedyś było lepiej, bo wtedy zaczyna gadać godzinami, siedzi aż do zamknięcia. Czyli co, mamy jakąś podpowiedź, że mamy być siwym i kuleć? Albo długą siwą brodę mieć i jedno oko kaprawe. Co to znaczy oko kaprawe? Odręcznie napisane wskazówki dla nowego pracownika. Według nich niejaki Łęcki jest niezwykłym gadułą. Czy na serio jakiegoś Łęckiego będę szukał?
Zaczekaj. O. Zbadaj. Beżowa nitka przybrudzona błotem. Serio? Takie rzeczy znajdujemy? Dzień w dzień. Powtarzalny stukot maszyn. Ręce, szwaczki. Pracują bezwiędnie. Więdną po godzinach przeszywania jak kwiaty, którym brakło wody. Pikuje te tkaniny już od tylu lat. Nic nigdy się nie zmienia. Oprócz rąk coraz słabszych i bardziej pomarszczonych. Nic się nie zmienia. Wojna. Wojna zawsze jest taka sama. Właśnie przymierzam się do Fallouta jakiegoś, żeby pograć, ale coś mnie nie idzie. Zbadaj. Kurier codzienny. Miesiąc temu ogłaszaliśmy konkurs na najciekawszą, najzabawniejszą anegdotę dotyczącą Warszawy. Otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń, spośród których najbardziej nas ujęła powiastka spisana przez pana Antoniego Łęckiego. Humor i lekkość pióra zapewniły autorowi przygody z fiakrem pierwsze miejsce w naszych zawodach. Tekst po niewielkiej redakcji opublikujemy w kolejnym wydaniu Kuriera Codziennego. Sweet secret. Gazeta otwarta na rubryce z wynikami konkursu na najciekawszą anegdotę dotyczącą wygrał Antoni Łęcki. Nie wiem, czemu ja go szukałem. Na pasażu przy dworcu wiedeńskim lubi przysiadywać Antoni Łęcki, który jest znanym gawędziarzem. Jeśli wspomni się o tym, jak to niegdyś bywało, podchwyca temat i opowiada zabawne historie życia Warszawy. Okej. Czyli można by go jakoś tam namierzyć kiedyś. Uszanowanie. Kolejne drzwi zamknięte. Jeszcze nie nasza pora nadeszła. Na razie czasem się nie bawię. Właśnie może ten jakiś pasaż mi się otworzył. Coś tu ciekawego znajdziemy, czy już nie? Koniec mapy. Tutaj. Dobra, kolejne punkty. Okej. A to nie jest ten dworzec jakiś? Zaraz. Zobaczmy, co my tu mamy. Odszukaj krawieckie inspiracje. Odwiedź starą siedzibę lichwiarza. Odszukaj punkt widokowy przy kościele. Poznaj sekret Leśniewskiego. Niby poznałem. To chyba ten malarz, nie? Aż dwie drogi prowadzą do celu. Chociaż zaraz, bo tutaj było wejście do tego, czym się wydaje. Nie? Dworzec, on w pasażu niby siedzi, tak? O, wyszły te kobiety ciężko pracujące nocą. No tak mi się wydaje, nie? W sumie nie wiem, jak takie panie wyglądają. Co to? Karnecik balowy. Polonez walc. Okej. Nie wiem, po co mi to. Ale drogi prowadzą tutaj. Właśnie, nie ma to jakiejś mapy, żebym tak nie biegał jak idiota? Może na mapie jest pokazane, gdzie mogę się udać. Hotel Imperialny. O! To tu jest Hotel Imperialny? Coś interesującego. Komisariat. To dobre. To idziemy. Aha, to tutaj mamy coś. Zobaczmy, kup pączka. Jeden kęs i znów jakbym miał 8 lat. Mam wrażenie, że warszawskie pączki to jedyna słodycz, jaka mnie w życiu spotkała. Okej. Mamy nowy obrazek. Fantastycznie. Dwa punkty, proszę państwa. Żal nie wydać na coś. Koszt. Więź szybkości. Następne działanie Sartora będzie szybsze o jedną rundę. A ten? Przerwa zaplanowana.
Przerywa zaplanowane działanie wroga, jeśli ten jest pod wpływem stanu cierpienia. W teorii mogłabym się przydać. Dobra, spróbujmy naszego podstawowego salutora rozwinąć. Nie wiem, czy nie powinienem czekać na tych innych salutorów. Może by było lepiej tak zrobić. I co, ja to mogę ten, coś ten dać kolejnego? Nie, mogę tylko wymieniać. Dobra, walić to. Wziąłem nowe czary i ten. Czytam nową umiejętność go i nie przypisałem. Podziwiaj widoki, dobra. Rozumiem, że odkryliśmy jakiś budynek. Podziwiaj widoki. Dobra, na razie idę. Za pstrykaczem. Plakat. Okej. Paderewski. Gdzie ja biegnę? Zbadaj. Donos. A, bo tu komisariat chyba jest. Szalony artysta Andrzejewicz, mieszkający na Poznańskiej, codziennie sprasza do siebie obcych ludzi i rozmawia z nimi o cerkwi Newskiego. Omawiają szczegółowo jej budowę. Jest wielce prawdopodobne, że planują zamach. Będę radzę zainteresować się tą podejrzaną personą i jego gośćmi spod ciemnej gwiazdy. Fajnie. Nie ma to jak 60. Komisariat. O. Kolejny donos. Donos nie powinien być na komisariacie. Wczoraj na prywatnej kolacji artysta Antoni Leśniewski w niepochlebnych słowach wyrażał się o carze. Następnie wzniósł toast, krzykując wywrotowe hasła, cytuję. Car się doigra i niedługo zobaczymy, jak ucieka spod kulonym ogonem za niepodległą Polskę, która jest zawsze w naszych sercach, choć na razie nie na mapie. Uczciwy obywatel. Donos. Każda zniewaga zostanie pomszczona, po Antoniego wkrótce przyjdą smutni panowie od zimnej wściekłości. Pragnienia zemsty aż wiruje w głowie. Każde niewinne słówko pogrąża wroga. Wersy donosu tańczą wokół rozradowanego serca w nawiedzonym korwodzie. Korowodzie. Kurde, jak ja przekręcam to wszystko. To jest jakieś nowe zalecenie, żeby kogoś, nie wiem, uratować? Gawędziarza. Kurde, chcę to wszystko zrobić, ale na razie jedną rzecz. O. Kolejna fota. Smak mnie łapie na tatara z cebulką i jajkiem. Ja nie wiem, kim pani jest, ale jajka to daleko od jajek. Nienawiść i wstręt pokierowały jego młodą dłonią, gdy zrzucił swoje dotychczasowe ubranie w zaułku i podpalił je. Grzeczna kamizelka w kratkę, symbolu Biedermeieru i mieszczańskiej nudy płonęła bezgłośnie. Mdliło go na myśl o rodzinie, jej bierność i braku ambicji. Czas na ogień. Okej. Kurde, ile tu rzeczy leży. Propagandowa broszura. Kanalizacja miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlatanerii w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nadpisu. Serio? To trochę jak Trzaskowski i ten i niedziałające oczyszczalnie ścieków, czy tam oczyszczalnia. Tutaj coś chyba jest. Na dole. A ja się tymi palcami naszczelam. Zaproszenie. Antoni Leśniewski ma zaszczyt zaprosić wielbicieli sztuki malarskiej na wernisaż, podczas którego zaprezentuje nowy cykl obrazów. Dobra, wernisaż odbędzie się na Marszałkowskim, mieszkanie 8. Czyli mamy adres.
Niewielki wydruk ozdobiony roślinnymi motywami to zaproszenie na wernisaż wraz z artystę. Dobra, idziemy. Może teraz. Ku podczepieniu serc. Coś się zmieniło? O ta. Pytanie, czyż nam się odblokowało cokolwiek? W takim wypadku? Muszę poczekać? A jak poczekam i coś mi umknie? Dobra. Czy twoje nogi się zmieniły? Stupid question. Poczekaj tu. Let's wait until... No, do której mamy siedzieć? Do rana? So, let's kill some time. Mam nadzieję, że przez to nie uciekną mi inne zleconka. Nie no, nie opiela się w takim wypadku. O której mam tam być niby? Bo zaraz mi coś ucieknie i będzie lipa. Jest tu napisane, o której to ma być? Śródziemie południowe. Wystawa poko przepienia. Serc. Dobra, najwyżej przyjdziemy zaraz. Ale to trochę głupie, powiem szczerze. Ale wydaje mi się, że możemy tutaj te gawędy zobaczyć. Bo to było na tamtym dworcu. Nie wiem, no bym poprzewijał ten czas, ale się boję, że przez to jakieś te zadanka mi umkną. Trochę słabe, no ale cóż. Mogłem niby save'ować. Ale czy ja wiem? Czy tak się robi? Tu już podziwiałem ten widok? Bo nie wiem. Pociągi jadą. Jedzie pociąg z daleka. Tam, byłem tu na pączkach. Przypuszczam, że trzeba będzie na dworzec pójść. O! Posłuchaj Katarynki. Te proste walczyki mają sobie dużo roku. Potańczyłbym, gdybym tylko nie był poważnym Wiktorem Szulskim. Taumaturgiem o zimnym sercu. Ty. Fantastycznie. Jeszcze dalej? O, usiądź. Nic tak nie poprawia nastroju jak dobra opowieść, zwłaszcza gdy moja wydaje się spisana przez szalonego, okrutnego demiurga. Okej. Okay. Rozumiem, że to jeszcze nie to. A nie. To już było to. Serio? Okej. Okay. Dobra, no zaliczone. Co tam mamy następnego? To wystawa. Odszukaj punkt widokowy. Odszukaj wskazówki. Pokażę. Może. Zaczekać? Nie będę czekał. Bo się boję, że mi czas ucieknie. Na questy. Plac zielony. Placu zielony. Zastanawiam się, co my z tym krawcem mamy zrobić. Krawc zielony, czyli wracamy z powrotem. Prawdopodobnie dzisiaj będzie odcinek o zwiedzaniu w takim wypadku. A ja w tym miejscu byłem? Może jak byłem, to jakby w innej części tej dzielnicy. Okej, jakieś ogłoszenie. Pamiętnik dewotki. Warszawa z roku na rok coraz bardziej pogrąża się w odmęty moralnego zepsucia. Ulice, które niegdyś były zamieszkiwane przez skromne i pobożne rodziny, teraz zamieniają się w siedlisko najgorszych indywiduów. Moja sąsiadka, druga pani S,
opowiadała mi na przykład o kobiecie wynajmującej mieszkanie w kamienicy na Erywańskiej 7. To operowa artystka, która odwiedza wielu bogatych mężczyzn, ma pod dostatkiem sukien i pełne przepychu wyposażenie mieszkania. Ostatnio jeden z licznych protektorów zabrał ją w zagraniczną podróż do Japonii, że też nie wstyd takiej pokazywać się publicznie na ulicach. Dobra. Prezenty jej dają. Jak tak może być? Ona nie ma. A ta ma. Jak żyć, panie premierze? Idź pan w cholerę, co to jest? O! Podręcznik do geometrii. Dobrze, że jest geometria, ideał, którego gorzkie słowa nie zdołają zniszczyć. Choć rodzice podcinają mu skrzydła, on wierzy, że będzie kiedyś wspaniałym matematykiem i znajdzie swoją bezpieczną przystań wśród perfekcyjnych rąbów, kojących okręgów, przyjaznych trapezów. Okej. Tutaj coś kolejnego. Zagubione zaproszenie. Mam przyjemność zaprosić was na przyjęcie, na którym woń kadzideł będzie się przeplatać z aromatem kurkumy i kardamonu. Czekają na was wystawne posłania pod jedwabnymi baldachimami oraz piękno egzotycznych tancerek. Tego wieczoru będzie można spróbować także zakazanych rozkoszy. Przybądźcie jak zwykle pod bramy Sezamu, aby otwarły się przed wami. Wypowiedzcie hasło Szeherezada, hrabia O. Okej. Okay. Szeherezada. Tysiące rzeczy naraz tutaj jest. O. Kolejne, kurier warszawski. Znowu coś się leży. Bilet wstępu, 30 kopiejek. Rozumiem, że te bilety nam się na coś przydadzą. Ktoś zgubił, żebyśmy my mogli je mieć. Cudownie. Kup loda. Okej. Okay. Cena dorosłości. Każdego dnia mam ochotę palnąć sobie w łeb. Także cena dorosłości. Zjem 5 gałek naraz i nikomu nic do tego. O, tu mamy coś do patrzenia. Okej, nie wiem na co patrzymy, no ale jest. O, coś tu jest. Pamiętnik dewotki znowu? Mój siostrzenie z hrabia orkowskim. O, czyż podaje więcej? Czyli mamy namiary na tego hrabiego. Erywańska 15, odbywają się przyjęcia. Okej. Okay. Czyli parę wiadomości znajdziemy i zdobywamy adresy. Normalnie jak ten. Czuję się, jakbym w Sherlocka Holmesa grał. Do którego się przymierzam tak przy okazji. Do drugiej części. Pierwszą jakoś tam skończyłem. Co prawda nie na 100%, ale się udało. Normalnie czuję się, jakbym był niewidomy i ten pstrykał palcami, żeby mieć echolokację lepszą. Podnieś. Ulotka. Usuwa piegi zaczerwienienia. Dostać można we wszystkich znaczniejszych składach aptecz i perfumeriach. Ciekawe. Zbadaj. Pocztówka z Łodzi. Pozdrowienia dla kochanego Pawła, ciocia Helena. Kartka z widokiem na zakłady włókiennicze. Słowa pozdrowień na pocztówce pokrywa warstwa tęsknoty. Wspomnienie prezentu, który był dołączony do pocztówki, pozłasa litery. Kawałek wełny z łódzkich zakładów przypomina o serdecznej cioci, którą musiał tam zostawić. Okej. Okay. Kolejny plakat. Fonograf za 32 ruble. Okej. Okay. Zbadaj. Częściowo zniszczona ulotka. Lady Dragonfly. Przyjdź, a zaznacz prawdziwej rozkoszy zmysłów w egzotycznym rytuale. Ciekawe. Większość tekstu zamazała się pod wpływem wilgości i błota. Z
co, znowu sobie coś kupimy. Czuję, jak z każdą chwilą rośnie procentowy stosunek płynnej radości do szczypiącej w gardło euforii. O ty. Winko. Winko marki Winko. Co tu jeszcze możemy znaleźć? Patrzę się, nie biegnę w tym kierunku, w którym powinienem. Boss, o. We need to start over. The whole base layer. What's are you stomping around here for? You're making my people angry. Can't you tak. see the work is in full swing here? Nie widzę, że to robota. Zapytaj, czy mają jakiś problem. I'm just passing by. Do you have a problem with that? I have a problem with people like you not giving a shit about people like me who work for people like you. And when in no nie było, żeby nie się klepać. Workers on the world unite. Why don't you start a fucking revolution? Get lost! We want to earn our daily bread. Ten jaki przypakowany. Znikajmy, tu chcemy na chleb zarobić, okej. Okay. I'm sorry. I'll get going. If you step in here one more time, I won't be so nice anymore. Kit? Nie wiem, nie chcę z każdym walczyć. Arise, ye prisoners of starvation. Bo chodzi mi generalnie o to, że na cmentarzu z tamtym się lałem i potem jakaś opcja mi zniknęła. Do wyboru. Wtedy. Było, że z powodu jakiegoś tam wyboru odciąłem sobie jakąś ścieżkę. Cukiernia. A wejdę, a co mi tam? Co mi tam? Kupimy jakiegoś pączusia albo coś. Chyba, że coś tu znajdziemy fajnego. Ale widzę, że nie widzę. Zagadaj. It smells so nice in here. Is that vanilla? Vanilla, raisins, butter, sugar. Kurde, ale pani Jagoda dosyć potężna. Can I help you? Nie wiem, nie. Jak to się mówi, patrz jej w oczy. Dowiedz się, czy cię pamięta. Mrs. Jagoda, it's me, Victor. I can't believe my eyes. Little Victor. No. Pani też chyba urosła trochę. You've grown and how handsome you've become. Where is that little cherub who would stand in front of the display, staring at pastries? A pani to chyba wszystkie zjadła w tym czasie. Powiedz, że wciąż kochasz ciastka, przyznaj, że nie jest już słodyczy. Przyznaj, że nie chodziło o ciastka, tylko o nią. Nie. Zdecydowanie nie. Kocham ciastka. That gluten is still here. I can't forget your cream pie with cherries. I've been dreaming about it for 15 years. Od 15 lat. You see, my lovely, the trick is quite simple. It's just a little butter. About 3 packs of... Excuse me! I'm waiting for my order here. No reason to be angry, darling. Just wait a moment. My daughter is taking the fruitcake out of the oven now. It will be hot. O, córka. Ciekawe, jak córka wygląda. Orange peel? I'll wait then. Może ten odziedziczyła czuła urodę po mamie? Let that be my sweet secret. That is all. Thank you. Goodbye. Don't you want to take anything sweet home with you? Well, as you... No wziąłbym. Serio? Może tutaj jeszcze i tak do niej kiedyś wrócimy, ale... Nie wiem, twórcy tej gry tak trochę przerosowywują te kobiety warszawskie. Przecież ona mogłaby tymi balonami zabić kogoś. Tak mi się wydaje. Ach, gdzie idziemy? Tutaj?
O, kolejny punkt widokowy. To chyba mnie nie było. No ładne, ładne. No takie ten... Potrafiliśmy obeliski budować. O, ławeczka jakaś. Zobaczmy. Miło przesuwać pionki po planszy wedle swojego kaprysu. Nie wiem skąd niepokój na twarzy pana Włodka, który przez całą grę bacznie mnie obserwował. Może się domyślił, że jesteś... Kim jesteś? Kolejna notatka. Nie, tutaj coś. Usta tubka. Drżące na wietrze płatki Malf, jak jej usta drżące podczas pierwszego posałunku tamtego upalnego lata. Fiolet rozedrgany promieniami słońca, serce przepełnione słodyczą. Wspomnienie tamtej chwili budzi się za każdym razem, gdy barwi płótno fiołkowym kolorem. Co? Malarza namierzyliśmy? Tęsknota za marzeniami, sny na jawie, pragnienie tego, co jest poza zasięgiem. Fular farbowany syntetyczną mowienią ożywi sylwetkę czarnej. Czarne wełniane spodnie dodadzą klasy, a kamizelka w rąby przełamie całość. Nadchodzą nowe czasy, mężczyzna nie musi już nosić się skromnie. To tak jakby podpowiedź dla krawca się trafiła. Jak się ubierają? Najgorzej, że przez to, że tak mapę słabo widać, nie wiem, czy dobrze biegnę. Raczej mnie to nie było. Raczej. Kolejny punkt widokowy. No piękna kamienica. I warszawska syrenka, to widzę. Okej, znaleźliśmy coś? Nie, punkt. Kamienica Szulskich. Ojoj. Nie zauważyłem, żebym się... Questik zmienił, no co za... Poszukaj krawieckie inspiracje. Pochodźmy jeszcze. Inspiracji poszukajmy. Tak jak mówię, chyba dzisiejszy odcinek nazwę po prostu ten. Zwiedzamy Warszawkę. Nam strzelać z palców nie kazano. O! Przegląd modowy. Przechodziliśmy tędy. W tym numerze sporo miejsca poświęcono tematowi łączącemu świat mody i technologii. Coraz powszechniejszym syntetycznym barwnikom. W ilustrowanym dodatku przedstawiono kamizelki w geometryczne i finezyjne wzory. Na koniec znawcy dokonują przeglądu najmodniejszych krojów spodni. To fajnie chyba. Właśnie, dwa punkty. A tam punktów nawaliło teraz? Koszt 2, akumulacja. Tutaj już nie rozwiniemy, bo nie mamy tego jakiegoś potworka. Potworka nie mamy. No dobra, to idziemy w sabotaż w takim wypadku. I ja zasadniczo chyba powinienem to sobie jakoś powybierać sam. Obrażenia w czasie, dobra. Co ja też mogę? Zawsze adrenalinę wpływy. Nie mogę tutaj, tu mogę? Nie wiem, nie potrafię tych czarów przypisać. Coś, jakiś ułom ze mnie. Ale może nie będzie mi walka dzisiaj potrzebna. Poza tym, przed każdą walką gra się pyta, czy tam czegoś nie rozpisać. Nie przydzielić jakoś nowszych tych czarów czy coś. Okej, to trzeba pojechać tutaj, a my, jakbyśmy nie chcieli, to możemy tutaj się pyrgnąć. Pracownia krawiecka, serio? Myślałem, że do jakiegoś punktu nas prowadzi o modzie. Do pracowni krawieckiej to ja wrócę jak już ten. Obadam wszystkie możliwe wersje. Na Powązkach? Serio? Na cmentarzu będziemy szukać inspiracji dla krawca?
Może tak, może nie. Któż to tam wie? Yo, yo. Tutaj się wejść nie da? Nie da się. O, coś tutaj jest. Zalotna kobieta. Hello. Indeed. Hello. Not close. I would even say a solid 8, wouldn't you? Solidna 8. A pewnie, że się odwrócę. Podziwiajcie moje stalowe pośladki. 8 it is. Fajnie, fajnie. Co chcecie? Kabanowskę zobaczyć? May I ask what you ladies are doing? What everyone does. We're evaluating. Zapytaj, co to znaczy solidna 8. Serio, nie wiem tego. A solid 8. You know, on a scale from 1 to 10, you look quite spiffy, sir. Why are you schmoozing with some sucker who's already suited and booted for his own funeral? And you, lousy fop, got an itch in looking for some philandering at the Marble Orchard, are you? 6, 5, 0. There's nothing here for you. Mr. 8 got some you-know-what, so he caught fashion. Our eye. And vice versa, I can tell. Fashion. Get ready for some shellacking, lads. We got a dandy looking for some extra ventilation. And, as luck would have it, not too far from the orchard either. Sir, you have the unique opportunity of becoming a 10. Mam go obić? Spoko. Nie ma problemu. Aha, ich jest więcej. Super. Dobra, stajmy do walki. Co mi tam? Zobaczmy zatem, bo to ostatnio było... Okej. Okay. Trzeba im te rozwalać, te tarcze, czy co tam. Naskowy wywołuje wroga cierpienie. Dobra. A ja? Co pierdyknego? Dobra, spróbujmy. I jak? Z pistoletu do szefa? Nie to chciałem. Okej. Czyli teraz możemy tym walnąć? Dobra, może się uleczymy. Skupienie. Aha, bo to moje ciosy są chyba bardziej. Dobra, dajmy tak. Katusze. Planowany atak. A to mnie nie uzdrowisz? Dobra, wal. Jak on ten pistolet słabo trzymał? Ty koleś. A tamten stół sobie czeka, rozumiem. Wuje. Aha, on jeszcze go nie uderzył. Super. Dobra. Palimy go w twarz. Tylko za 6 punktów? Kurde, no kolej, złóż się jak ten. Dobra, tego trzeba chyba jakoś... O, kolega dołączył. Super. Dobra. Bierzemy tego. Ty masz jakieś leczonko? Punkty życia decydują. Uwalniać się od negatywnych tych. Ja nie mam negatywnych. Wróg nie jest w stanie rozbicia. Aha. Obniża skupienie, uwalnia się ten. Trzeba im
te rozbicie, jakie zrobić, obniża skupienie. Ale tylko jeden? Serio? To ile obniża? Obniża skupienie celu dodatkowo o jeden, jeśli wróg jest pod wpływem cierpienia. No nie jest pod wpływem cierpienia. Ja to bym bardzo chciał się uzdrowić, bo zaraz walnę w kalendarz. Bo on jest... Zaraz. Obrażenia. Obniża skupienie. Jest pod wpływem cierpienia? Nie wiem. Dobra, spróbujmy. Dobra, uzdrowił mnie trochę, widzę. Jeszcze nie kitnąłeś w kalendarz? Dobra. A ty mnie ten uzdrowisz czymś? Cierpienie... Nie uzdrowisz mnie, kurde. Aj, obrażenia, no. Nadal nie mogę tego użyć. Obniża skupienie. Nie mam pojęcia, co ja robię tu. Ma bardzo wysokie skupienie. Strasznie mnie to wkurza. O, mam negatywny status. Kurde. Leczenie mam słabsze. To niedobrze. Dobra, dajmy to. Pamiętność usypia cechę wroga. Dobra, nawet to jest dobre. Trzeba mu tą cechę uśpić. Okej. On zasadniczo cierpi, więc dajmy tak. Nadal nie możemy się uleczyć. Czy wracać? A, tym się leczę. Okej. Dobra. Aha. To tak koniec walki. Jak tam? Mam już 10? Co za kobiety. To ja za nie życie oddaję. Wąskowska, co to jest? A, dobra. Tutaj ten Raspi mieszka. Gentleman, okej. Okay. Czy to pewnie był ten gotowy strój. Czyli możemy teraz... śmigać do krawca i mu powiedzieć, co chcemy. O modzie. O modzie. Może przynajmniej garniak jakiś dostaniemy w końcu na przyjęcie. Może. Tu raczej chyba... Znaczy, biegliśmy tędy, więc... Nic, nie spodziewam się czegoś znaleźć, aczkolwiek to co to jest? A, dopiero co byliśmy u niej. U naszej pani Jagody. Gdzie ten krawiec? Za dużo biegania mi się wydaje jest. Znaczy fajne, bo powiedzmy coś tam znajdujemy po drodze, ale raczej za dużo. Dobra, gdzie jest nasz kolega? Mr. Szulski. Tylko ciekawe, co mu doradzimy. Podaj krawcowi nowe inspiracje. I've got some fresh ideas for you.
I see what it is you are getting at, but the collection still seems to have some missing pieces. Please, keep looking. We need bold concepts, unusual combinations. I'm counting on you. Meanwhile, tak. I shall attend to my work. Please, excuse me. Coś ci jeszcze umyka, super. All right. To możemy ten. Chyba już coś dostaliśmy. Elegancko. Zobaczmy. To nawet mi się podoba. Weźmy tak. Marynareczka. Szkoda, że nie może się obrócić. Ale spoko. Żeśmy się przebrali. Czyli jeszcze coś ominęliśmy. Dobra. Może coś jeszcze damy radę zrobić. Odwiedź starą siedzibę lichwiarza. Dobra. Lichwiarzu. Ciekawe, czy jakbyśmy teraz do tych pań podeszli, czy by było nadal 8? Czy coś by się zmieniło? Powiśle. Chyba nie byłem jeszcze na Powiśle. Chyba. No raczej. Zaraz tu się mapa kończy, ale tu mamy coś. Tam jest, dobra. Coś tu leży. Raport policyjny. O godzinie 11 wieczorem rozpocząłem obchód od ulicy Grzybowskiej. Brama przy Grzybowskiej 10 była niezamknięta, o czym powiadomiłem dozorcę. O północy na skrzyżowaniu z Królewską i Marszałkowską zobaczyłem grupę cyganów, którzy chcieli rozbić namiot przy skwerze. Nakazałem im opuścić to miejsce. Udali się w stronę Powiśla. Dalszy obchód bez incydentów. Michał Gorzkowski. Okej. Co tutaj? Kolejne coś. Fotografia przedstawia młodego mężczyznę pozującego w studiu. Powierzchnie papieru wniknęły słowa pełne niedowierzania, gdy zobaczyła go po wizycie u goli brody. To naprawdę ty, bez brody, jesteś innym człowiekiem? Kup cygaro. Dobrze, czasem przesłoni sobie widok chmurą dymu. I tak nie ma tutaj na co patrzeć. Okej. Okay. Cygaro pali. Cygaro. O, jakiś punkt widokowy. Ulala. Coś zobaczyliśmy. Jakiegoś potwora. O nie. O, piękna jest. Morana. Czuję się prawie jak ten, jak Wiedźmin. Ale to też ma niezłe walory. Oj, Morana. No dobra, zobaczymy. I felt something. Where is it? Uczułem jak wzrok bogini. Okej. Widzę malarza. Okej. Co my tu mamy, panie malarz? Siema, Kajetan. Move a little to the left, will you? Trupa malujesz? Serio? Fajnie masz. You are blocking my view. Zapytaj, co on tu robi. What are you doing here? Drawing an illustration for a newspaper? For myself, as a local artist. I'm Kajetan. Do you specialize in still lives? W martwej naturze. You might say that. Here in Powiśle nothing interesting's ever happened. But there you go. Murders with an artistic twist.
Very inspiring material. Miły, ale nieco dziwny człowiek. Wydaje się całkowicie obojętny na sprawy zaprzątające myśli przeciętnego człowieka. Jedyne, co go ekscytuje, to malowanie ofiar morderstw. Okej. Każdy ma jakieś hobby. Powiśle doesn't seem like a pleasant place to live. Is life itself pleasant? I don't think so. Even those mutilated bodies, they have no eyes. As if the murderer tried to say there's nothing to see here. Zauważ, że wydaje się zrezygnowany. So you're saying that nothing matters? Exactly. Once misfortune brought me to this river, I wanted to end my life. But the river wouldn't have me and threw me back on the bank. I decided to stay around. Okej, okay. Kajetan wyznał mi bez żadnych ogródek, że kiedyś tarnął się na swoje życie i skoczył do rzeki, ale ta go nie chciała. Zapytaj, jak mu idzie malowanie. Dead bodies. Someone might say the dead deserve respect. I'm saying that both life and death are meaningless. You are blocking my view. Okej. Dobra, tak patrzę. 52 minuta się zbliża. O, zbadajmy jeszcze obrazek. Poprzez rdzawe plamy i ostre kontury przebija idea, która przyświecała każdemu pociągnięciu pędzla. Ludzkie życie warte jest tyle, co słowa poety zapisane na piasku. Okej. Dobra. Czyli kończymy w tym momencie. Dochodzenie przeprowadzimy w następnym odcinku. Tak myślę, czy by nie robić z tej gry dwóch odcinków w tygodniu, a nie tylko jeden no, w piątek. Tak trochę smutno z tego powodu mi jest. Bo ta gra jest dosyć ciekawa i tak jeden odcinek w tygodniu, no trochę słabe. Tak więc na pewno zobaczymy się, czy tam usłyszymy w następny piątek, ale być może, w środę się uda coś tam dograć kolejnego. Albo we wtorek. Zobaczymy. No nic. W każdym razie dzięki za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam niebawem na kolejny z tej serii. Hej.